Mala. Jest tu jakaś świątynia. Będziemy tą świątynię zwiedzać. Tu właśnie nasza rodzina wypakowuje się z samochodu z oliwką na czele. A ta świątynia jest tam, o, dalej w oddali. Jest to jakieś święte miejsce tutaj na wyspie Cebu. Simala Church, tak to się nazywa. Zobaczymy, co tam jest w środku. Przyjechaliśmy tutaj i wchodzimy na takie, do takiego domku na palach i tu będziemy ucztować, będzie śniadanie, a potem dopiero będziemy zwiedzać świątynię. Tak to właśnie wygląda, ta okolica tutaj. Olivia kończy dzisiaj 3 miesiące. Siostra więc chciała, żebyśmy tą wizytę w tej świątyni właśnie w dniu, kiedy Olivia kończy 3 miesiąc życia, żebyśmy tutaj tą miesięcznicę spędzili właśnie w tej świątyni, modląc się o zdrowie naszej córki i rodziny. Tole spaghetti i pieczony chleb z jajkiem. Teściowa w nocy, znaczy rano przygotowywała. No i będziemy to konsumować. Na stole jest jakieś mięso posmażone, ryby, ryż, oczywiście. No i to będziemy teraz jeść tutaj na Filipinach. A rodzina podróżuje, ale większość jedzenia zabiera się ze sobą. Na lunch pewnie gdzieś pójdziemy, ale śniadanie jemy tutaj swoje, przygotowane wcześniej w domu. Właśnie konsumujemy jedzenie. Jakąś kukurydzę jadłem. Właśnie ten chleb pieczony z jajkiem. Spaghetti. Wszyscy siedzą, konsumują, a Oliwka patrzy. Nie podoba jej się coś. Wszystko mamy ze sobą. Picie kupiliśmy wcześniej. Ja skończyłem już jedzenie śniadania, ale rodzina jeszcze siedzi w tym domku na palach. No i kończy śniadanie. Niedługo będziemy zwiedzać świątynię. Ciekawy jestem, co tam jest w środku, jak to wygląda. Właśnie teraz z tą rodziną idziemy do kościoła. No i pod nami. Zaraz po wejściu przez ogrodzenie, jak w każdym kościele na Filipinach, palące się świece. Właśnie przed chwilą zapaliłem zieloną świecę. I teraz mam się modlić. Niestety do środka świątyni nie mogliśmy wejść, ponieważ jest zamknięta. Nie można w tej chwili wchodzić i zwiedzać. Jest tylko tutaj przed wejściem.
No, trudno. Nie zobaczymy, co jest w środku. Opuszczamy teraz miejscowość Simala. Niestety, jak? Simala Church. Niestety świątynia była zamknięta z powodów wiadomo jakich. A teraz udajemy się do następnej miejscowości Magellan Cross. Magellan Cross to jest miejscowość, w której są jakieś pamiątki po hiszpańskich odkrywcach. Nie wiem dokładnie, co to jest, bo nie czytałem nic na ten temat. Zobaczę na miejscu. Wtedy coś opowiem, jak się dowiem. Po drodze robimy jeszcze zakupy na straganie z owocami. Kupujemy mango na dalszą drogę. Zatrzymaliśmy się tutaj w miejscu, gdzie sprzedają chicheron. O, sklep przyszedł do samochodu. Czekaj. Jesteśmy już w tym miejscu Magellan Cross. Właśnie tak to wygląda ze strony parkingu, bo dopiero wysiedliśmy z samochodu. Będziemy teraz zwiedzać. Nie wiem, czy to wszystko jest otwarte, czy nie. Zobaczymy. Jest to historyczne miejsce, kiedy Magellan dotarł na wyspy filipińskie. To właśnie tutaj jest, prawdopodobnie w tym miejscu. Nie wiem dokładnie, bo nie zapoznawałem się z tym. Ale prawdopodobnie tutaj w tym miejscu gdzieś zakotwiczył i odkrył właśnie wyspę Cebu i w ogóle Filipiny. Tak właśnie wygląda ta okolica tutaj. Nie wiem, czy tu jeszcze coś jest innego do zwiedzania, czy tylko to, ale zobaczymy. Na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia, bo jest to miejsce historyczne. Są tu jakieś plakaty przedstawiające dawne czasy, kiedy z okresu właśnie odkryć geograficznych. Na tych plakatach właśnie są przedstawione takie wizerunki z tamtego czasu. Wszedłem do środka, jest tu też świątynia, tak jak poprzednich, palą się świece, ale powiem tak, zwiedzanie teraz to jest do dupy. Załóż tą maskę i ten face shield i weź tu coś oglądaj, to wszystko traci urok. A informują ciągle, żeby przestrzegać przepisów. I ciągle nadają z megafonu, że nie wolno chodzić bez maski, bez face shields. Weź tu, człowieku, zwiedzaj, jak zakryjesz mordę maską i tym face shieldsem, to ciężko oddychać i słabo widać. I ci wszystko zaparuje, pot leci, temperatura ponad 30 stopni. Ty tutaj zwiedzaj w takich warunkach. To jest pomylenie jakichś pojęć. O turystyce. Ja wszedłem i oglądam, ale żona została na parkingu z córką, bo z dziećmi nie wolno tutaj wchodzić. Więc musiała zostać. Ale cóż, takie mamy czasy, że niestety w
turystyka teraz jest do Bali. Niedaleko Cebu w górach. Właśnie wspinamy się teraz w góry. Droga jest taka trochę stroma. No i czuć, że ciśnienie jest trochę inne. Zobaczymy, co tutaj będzie. Do zobaczenia. Jest to miejsce, które znajduje się wysoko w górach. Jesteśmy już na miejscu w tej świątyni Temple of Pleya. No i będziemy zwiedzać, co tu jest w środku. Widzę, że widok jest piękny, tylko muszę dojść do brzegu, bo tu jest bardzo wysoko w górach. Tak właśnie się przedstawia widok na to miejsce. Jest tutaj bardzo pięknie. Warto było tutaj przyjechać i to zobaczyć. Wstęp tutaj jest płatny, ale warto było i tu bez problemu wjechaliśmy na samo miejsce. Tutaj panorama wyspy i miasta Cebu bodajże, nie wiem, to chyba Cebu jest stąd widoczne. Z góry wszystko widać, super. I tutaj akurat jest trochę chłodniej, nie jest tak gorąco jak do tej pory. Ktoś tu lata dronem. Pokażę jeszcze swoją gębę na tym filmie. Minet, Olivia i ten piękny widok, który jest za mną. Robimy zdjęcia z drugiego jeszcze miejsca. Tutaj rodzina się zgromadziła. Panorama z tego miejsca jest przepiękna. Warto przyjechać i zobaczyć. To jest miejsce bardzo, bardzo ładne, bardzo ciekawe. Naprawdę warte zobaczenia, polecam. Jest to pewnie jedna z nielicznych, bardziej atrakcyjnych atrakcji w
w Cebu, na wyspie Cebu. Ten Temple of Leia to jest świątynia buddyjska na wyspie Cebu. Nie jest kościół katolicki, tylko świątynia buddyjska. Tutaj coś dla zwolenników pornografii. Bardzo ciekawe. O. Porno. Ale tylko men a woman no. Za mną jest tu miejsce do medytacji, do medytowania. Może minę medytacją tutaj osid. Tak? Finisz? Kochanie, ja teraz film, a minę z piko kupa. Left side, no?